Cześć, witam was po raz kolejny w serii genetycznej. Dziś zajmujemy się kotami w kolorze, o którego istnieniu mało kto wie i jest ku temu bardzo konkretny powód. Nie dość, że kolor płowy powstaje w skutek działania aż dwóch lokusów, to jeszcze aby uzyskać kota w tym kolorze, musimy ominąć wszystkie geny dominujące wpadające do obu tych lokusów. Lokus, to mówiąc w dużym uproszczeniu taki pojemnik na gen. Pierwszy etap powstawania koloru płowego jest taki sam jak ten, który znamy już z poprzedniego odcinka, dotyczącego kodów w kolorze cynamonowym. Do pojemnika na geny B wpadają te geny, które odpowiadają za kształt i wielkość granulek czarnego pigmentu. Gen dominujący, duże B, sprawia, że drobinki mają normalny kształt i wielkość. Przylegają więc szczelnie do siebie, sprawiając, że włos jest jednolicie czarny, a pod mikroskopem wygląda tak. Jeśli jednak do pojemnika na te geny wpadną dwa geny recesywne, małe B, powodują one zmniejszenie i zniekształcenie granulek. Wskutek czego kolor włosa rozjaśnia się do brązowego koloru zwanego czekoladowym. Nas jednak dzisiaj interesuje kombinacja genów jeszcze rzadszych, bo recesywnych zarówno w stosunku do dużego B, jak i małego B. Gen ten to małe BL. I to kombinacja dwóch takich genów sprawia, że drobinki stają się jeszcze mniejsze i jeszcze bardziej zniekształcone. Wskutek czego drobinki pigmentu nie przylegają do siebie, a włos pod mikroskopem ma nierównomierne zabarwienie o ciepłym tonie i wygląda tak. Widzimy sierść o jasnobrązowej barbie, zwanej kolorem cynamonowym. I dopiero na bazie takiego koloru uzyskać możemy kolor płowy. I dzieje się to za pomocą pojemnika na geny D. Tak jak geny wpadające do pojemnika na geny B odpowiadają za kształt i wielkość granulek pigmentu, tak te z pojemnika D odpowiadają za jego zagęszczenie we włosie. Geny dominujące, duże D, odpowiadają za normalne zagęszczenie koloru. Jeśli kot po którymś z rodziców odziedziczy chociaż jeden gen duże D, to nic się nie dzieje kolor uzyskany za pomocą pojemnika B się nie zmienia. Jeśli jednak kot odziedziczy dwa geny recesywne, małe d, zagęszczenie pigmentu we włosie drastycznie spada, a wskutek tego kolor sierści rozjaśnia się. Czarny rozjaśnia się do niebieskiego, czekoladowy do liliowego, a cynamonowy do płowego. Kota płowego uzyskać więc możemy wyłącznie za pomocą jednej jedynej kombinacji genów, a wszystkie one są recesywne. Jeśli macie ochotę pokombinować z jakich połączeń da się takiego kota uzyskać, to dla przypomnienia na górze i na dole wrzucę Wam link do instrukcji obsługi krzyżówki genetycznej. Choć kolor płowy został wprowadzony do rasy Ragdoll wraz z kolorem cynamonowym, czyli już około 2010 roku, to podobnie jak w przypadku kotów cynamonowych, wciąż jeszcze nie znajdziemy opisu koloru pławego w standardach dla kotów rasy Ragdoll żadnej organizacji zrzeszonej w WCC, która opisze go jako pierwsza. Jestem bardzo ciekawa i będę dla Was trzymać rękę na pulsie. Tymczasem kilka zdjęć kotów w tym kolorze udało mi się zgromadzić w filmie, do którego link znajdziecie na górze i na dole. Na dzisiaj to już wszystko i do usłyszenia.